Już o petycję. Konstytucja w artykule 63 wskazuje, że petycję może wnieść każdy. Zebraliśmy wtedy, ja sobie gdzieś tutaj nawet odnotowałem, jeżeli chodzi o A4, to było 346 podpisów. Powiem szczerze, jak na pierwszą petycję w tym mieście, w Rudzie Śląskiej, która była zrobiona online, bo wcześniej się z nimi nie spotykałem w mediach społecznościowych, poudostępniałem to i w ciągu 2 albo 3 tygodni tyle podpisów się udało zebrać. No i taka ciekawostka, minął rok i wiadukt w połowie już jest wyremontowany. Teraz na odpowiedź na petycję, to jest zgodnie z przepisami 3 miesiące. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Instrumentów demokracji bezpośredniej jest wiele i wy, widzki i widzowie kanału Lub Bezpośrednio, doskonale o tym wiecie. Dzisiaj chciałam się pochylić nad jedną z nich, a mianowicie nad petycjami. Petycjami jako narzędzie demokracji bezpośredniej, ale w samorządzie. I do tego tematu zaprosiłam gościa, Rafała Wypiora, który na swoim koncie ma już tych petycji całkiem sporo. Cześć! Cześć, witaj, witaj ponownie w sumie, bo już się widzieliśmy w okresie wakacyjnym. Trochę o innych rzeczach dyskutowaliśmy. Dziś konkretnie już o petycji, tak? Tak, wcześniej rozmawialiśmy ogólnie o takiej lokalnej aktywności. Dzisiaj chciałam się właśnie skupić na tym temacie, bo wiem, że przez te ostatnie kilka miesięcy zacząłeś korzystać jeszcze prężniej z tego narzędzia, jakim są petycje. Więc już jako osoba, która jest doświadczona w tym zakresie, chciałam się ciebie zapytać, jak właściwie stworzyć taką petycję. To może tak po kolei, idąc tymi krokami, jakie trzeba zrobić, żeby ta petycja powstała. Kto w ogóle może taką petycję napisać? Kto ją musi podpisać? Czy my musimy w ogóle mieć te podpisy? No to jeżeli chodzi tak konkretnie już o petycję, konstytucja w artykule 63 wskazuje, że petycję może wnieść każdy. Tylko chodzi też tutaj o wymaganą zdolność do czynności prawnych, a tu jak dobrze wiemy, to jest taki próg 18 lat. I od tego 18 roku życia możemy taką petycję tworzyć. Czyli tak naprawdę tutaj bardzo prosto, nie mamy żadnych ograniczeń, nie mamy też ograniczeń lokalizacyjnych, czyli spokojnie, będąc zameldowanym w jednej gminie, możemy na przykład wnosić petycję dotyczącą drugiej gminy. Tak, dokładnie. I też jeżeli chodzi, tutaj pytałaś o to, kto może ją podpisać, w kwestii, jak rozumiem, kto może podpisać już przygotowaną petycję, tak, poprzeć ją w ten sposób, bo chciałbym to doprecyzować. Tutaj może to zrobić też każdy. Z tego, co też wiem, petycję może wnieść osoba, która wpisze w jakimś konkretnie jednym interesie, swoim jakby bardziej interesie, może taką petycję stworzyć i może ją przedłożyć do samorządu, czy to do prezydenta miasta, czy do rady gminy. To taki mój najbliższy przykład tego, z czym się też stykam, jeżeli chodzi o sesję rady miasta. No tak, bo potem te petycje pewnie też trafiają do Rady Miasta czy do innych organów. Jeszcze wracając na chwilę do tych podpisów, w jaki sposób te podpisy są zbierane? Czy są jakieś prawne wymogi co do tego, żeby zbierać je na przykład fizycznie, stacjonarnie? Czy one mogą być zbierane online? Jeśli chcemy stworzyć taką petycję, to też już z Twojego doświadczenia, jak jest najprościej? Powiem tak, wiemy dobrze, że te petycje funkcjonują. Dokładnie to ustawa funkcjonuje od 2014 roku. W 2014 roku dokonano zmian, gdzie też jest już wzmianka o tym, że petycja może być stworzona wersją papierową, czyli tradycyjną, i też wersją elektroniczną. I z doświadczenia przyznaję się do tego, że najwygodniejsza jest wersja online. Co zrobisz? Wystarczy, że wygenerujesz link do tej petycji i wysyłasz go w media społecznościowe. Media społecznościowe w tym przypadku to jest idealne narzędzie do tego, aby poszerzać zasięg tej petycji. I też głównie, jeżeli chodzi o mój przykład, opieram się na mediach społecznościowych, udostępniam ten link i mieszkańcy, jeżeli ich ten temat interesuje, popierają ją poprzez złożenie podpisu. A złożenie podpisu to też zależy od tego, bo to też ważne, jeżeli mówimy tutaj o petycjach online, są odpowiednie generatory petycji online, gdzie też jest opcja podpisywania tej petycji.
To nie jest nic takiego, jakby się mogło wydawać, że musi mieć podpis kwalifikowany, czy takie bardziej skomplikowane rzeczy. Chociaż to też widzę się coraz bardziej upraszcza, bo e-dowód umożliwia podpisanie dokumentu zbliżeniem dowodu do telefonu, co jest dla mnie w ogóle genialnym rozwiązaniem. Ale wracając do tej petycji, wpisujesz swoje dane, imię, nazwisko, możesz tam jakąś notatkę do tego dołożyć, wpisujesz miasto i wpisujesz adres mailowy. Później go tylko weryfikujesz, potwierdzasz złożony, nazwijmy to, podpis pod tą petycją. I to jest wszystko. To trwa minutę, dwie, gdzieś to kiedyś pamiętam, liczyłem przy okazji tworzenia kolejnej tam którejś petycji, chyba związanej z terenami zielonymi, gdzie jak naprawdę się skupisz, to jesteś w stanie to w minutę wszystko zrobić. Tylko oczywiście też polecam przeczytać treść petycji. No to już jest inna kwestia, ale też możemy założyć, że jak ktoś wchodzi na taką stronę z daną petycją, to już chociaż wcześniej jest zapoznany z tematem, skoro się zdecydował kliknąć, no Dobrym to na narzędziem pewno. wtrącę do promowania petycji jest kręcenie filmików i opowiadanie o tym, o czym ta petycja jest. To się, mam wrażenie, najlepiej sprawdza, bo ja też osobiście wolę posłuchać takiej 30-sekundowej, minutowej rolki na Facebooku czy Instagramie, gdzie mam to wszystko w pigułce podane, no bo tak jesteśmy stworzeni. Media społecznościowe tak się zmieniają, że my się dostosowujemy do nich i odwrotnie. Media do nas się dostosowują, no i wiemy dobrze, że wygodniej jest nam coś obejrzeć i posłuchać niż czytać. Idziemy na łatwiznę. Tak, to zdecydowanie. Ja sama też wolę taką formę, chociażby jeśli chodzi o zapoznanie się z treścią. Wiadomo, że staram się wszystko, o co podpisuję, przeczytać, bo się nie oszukujmy, że z tym czytaniem od A do Z też bywa różnie. Ale chociażby takie zapoznanie się wstępne, żeby wiedzieć na przykład, jakie elementy wyłapywać, jakie bym miała pytanie przy tej jakby konkretnej petycji, no to łatwiej się jest z tym streszczeniem w formie audiowizualnej wcześniej zapoznać. I tutaj też jeszcze od razu dopowiem, bo warto, żeby to też słuchający nas wiedzieli. Jeżeli składasz wersję petycji online, to też przepisy jakby tego jasno nie mówią, w jaki sposób ona ma być podpisana, bo to znowu reguluje coś zupełnie innego. Tutaj jakby w ustawie o petycji, bo mają też przed sobą, bo nie pamiętam dokładnie tych zapisów, petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu noszącego tą petycję. Czyli w taki sposób należy postępować przy petycji online, jeżeli jesteśmy osobą składającą tą petycję. A wiadomo, w wersji papierowej musi być ona podpisana przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. To jest ważne, aby pamiętać o tym, że składając tą petycję online, trzeba jednak ją też podpisać elektronicznie. Bo niekiedy można o tym zapomnieć. Tak, to z pewnością. Myślę, że to jest w ogóle plus takie narzędzia cyfrowe, cyfryzacja państwa, bo wiele osób jest w stanie jakby dzięki temu szybciej, prościej korzystać. To już nie tylko przy samych petycjach się pojawiało, ale w wielu innych rozmowach. Dla mnie takim bardzo ważnym i jednym ze sztandarowych przykładów jest inicjatywa uchwałodawcza obywatelska w Krakowie. Odkąd w 2023 roku, od samego początku, można podpisywać się online też pod tą inicjatywą. Tu tych inicjatyw wpływa do miasta dużo, dużo więcej. Powiedzmy, że mniej więcej jedna miesięcznie, a wcześniej to było w ogóle nie do pomyślenia, bo ta sama procedura jest dużo prostsza. I fajny taki trend, jeżeli macie przynajmniej tą jedną inicjatywę, która wpływa do urzędu miesięcznie, no to fajnie i to też jest wskazówka co do tego, że społeczeństwo się mobilizuje i społeczeństwo, mówiąc już tak najbardziej skrótowo, jak się da, nie olewa sprawy. Tak, a one mogą też dotyczyć przeróżnych kwestii, zresztą tak jak same petycje, bo czasami to są kwestie dotyczące całego miasta, a czasami są na przykład jednej konkretnej grupy społecznej czy jednego konkretnego terenu, który wiadomo, że na przykład dla okolicznych mieszkańców konkretnych osiedli będzie istotniejszy, ale też mamy taką możliwość. Wiemy w takim razie, jak podpisywać tę petycję, jak napisać petycję, a do kogo w ogóle ją możemy zgłaszać? Czy możemy ją zgłosić do każdego organu? Do kogo się warto kierować w samorządzie, jeśli chcemy poruszyć właśnie kwestie najbliższej okolicy?
Oczywiście, jeżeli chodzi o to, do kogo można kierować petycje, to głównie to są instytucje związane jakby z państwem, tak? To są organy władzy publicznej, to jest Sejm, Senat, premier, minister, rada gminy czy powiatu, burmistrz, marszałek województwa i też, co ważne, organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania publiczne. Czyli to wszystko, gdzie jest tam to zadanie publiczne, gdzie są te działania publiczne, tam można kierować właśnie petycje. I z doświadczenia też od razu powiem, bo się z tym kiedyś też spotkałem, a później dopiero doczytałem właśnie ustawy i te wszystkie informacje w internecie, jak zaczynałem tą swoją przygodę z tymi petycjami. To pamiętam, była petycja związana z wiaduktem autostrady A4. Przepraszam, kot w tle będzie. Nie To ma się wytnie. sprawy. Jeżeli chodzi o petycję związaną z wiaduktem na autostradzie A4, to ja pamiętam, że ja wtedy uderzyłem do wielu, jeżeli chodzi o tą sprawę adresatów. To była Generalna Dyrekcja, to było Ministerstwo Transportu, to było nadzór budowlany w naszym województwie. To był chyba też nawet i prezydent, jak się nie mylę, chociaż nie, do prezydenta w tym przypadku raczej nie adresowałem, bo wiem, że autostrada jest poza naszymi możliwościami, jeżeli chodzi o miasto. No i później też przychodziły informacje z tych instytucji, że na przykład informacja o tym, że ona jest przekazana do właściwego już organu, ale jeżeli chodzi o na przykład ten nadzór budowlany, no to oni też trzymają rękę na pulsie, że będą też jakby weryfikować to. I tu w przypadku tej konkretnej petycji, bo od niej się tak naprawdę zaczęła moja przygoda z petycjami online. To była petycja związana z naprawdę potrzebą remontu wiaduktu autostrady A4 w Kochłowicach, bo to, co się działo, to było nie do wytrzymania. Mieszkańcy się skarżyli, że dylatacje na wiadukcie są tak uciążliwe. Taki był hałas. Pamiętam, jak to nagrywałem. Też wyniki pomiarowe też niepokojące już były. No był problem, była wada techniczna związana z tym wiaduktem i to była pierwsza petycja, uruchomiłem ją w listopadzie, teraz będzie rok, jak to się udało. Zebraliśmy wtedy, ja sobie gdzieś tutaj nawet odnotowałem, jeżeli chodzi o A4, to było 346 podpisów. Powiem szczerze, jak na pierwszą petycję w tym mieście, w Rudzie Śląskiej, która była zrobiona online, bo wcześniej się z nimi nie spotykałem, w mediach społecznościowych, poudostępniałem to i w ciągu 2 albo 3 tygodni tyle podpisów się udało zebrać. No i taka ciekawostka, minął rok i wiadukt w połowie już jest wyremontowany. Teraz druga część tego wiaduktu jest remontowana. Czyli to też pokazuje, że warto w ten sposób się angażować, bo też wiem jako radny, że piszę często interpelacje, które się spotykają z zasadą przekazuję dalej, bo nie jesteśmy właściwym, jeżeli chodzi o wydział na przykład, właściwym odbiorcą tego dokumentu. Było to parę razy przekazywane do Generalnej Dyrekcji, ale myślę, że to nie miało takiej siły jak to właśnie, co zrobiliśmy tą petycją. Tych petycji było więcej, bo jak policzyłem, to w tym roku już ich jest 6. Także sporo i za każdym razem widzę tych podpisów nam jakby przybywa. Także jeżeli chodzi też o petycje, bo nie wiem, czy tak mogę od razu w tym punkcie też mówić. Petycje, które zrobiłem, to chyba najbardziej zaangażowała jedna petycja mieszkańców, to była kwestia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w mojej dzielnicy w Kochłowicach, gdzie napisałem to tak dość obszernie, czego byśmy jako mieszkańcy chcieli od władz. No i powiem szczerze, przeszło 500 podpisów się udało zebrać. Także przekazana jest, czekam cały czas na odpowiedź, no bo myślę, że też warto wspomnieć o tym, że czas na odpowiedź na petycję to jest zgodnie z przepisami 3 miesiące. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy. Oczywiście są jakieś takie przyczyny związane z tym, że ten termin może nam się wydłużyć Jasne. i z tym się spotkałem właśnie z tym wiaduktem, że dostałem odpowiedź, że na zasadzie zapoznaliśmy się z tym, działamy, ale jeszcze poczekaj. Damy ci znać już z konkretną odpowiedzią kolejnym pismem. I tak to mniej więcej też funkcjonuje. Poruszyłeś, myślę, bardzo wiele też takich istotnych wątków, jednocześnie też wyprzedzając Oj, to przepraszam. niektóre moje
Pytania nie ma sprawy, bo to też się cieszę, że masz taką wiedzę i doświadczenie, że jesteś w stanie też o tym wszystkim sam opowiadać i wiesz, kojarzyć fakty, co może być istotne przy składaniu petycji. No na pewno nawet te kilkaset podpisów, zwłaszcza jeśli powiedziałeś o tych ponad 500 podpisach w skali dzielnicy, to ja tak tylko powiem, że Ruda Śląska ma około 120 tysięcy mieszkańców, 11 dzielnic, więc tak można sobie proporcjami mniej więcej, chociaż te dzielnice oczywiście nie są równe, można sobie mniej więcej obliczyć, ile każda dzielnica ma mieszkańców, więc jeśli dany temat angażuje mieszkańców jednej dzielnicy i tych podpisów jest ponad 500, to w skali jest to naprawdę spory procent. To też pokazuje po raz kolejny, że ta cyfryzacja działa i że petycje działają. Z tego się przede wszystkim cieszę, że to też jest narzędzie, które masz sprawdzone i że ono rzeczywiście jest skuteczne. Wiadomo, że władze mają motywację prawną do tego, żeby też z tą petycją coś robić, ale nie zawsze odpowiedzi na te petycje muszą być pozytywne. Ważne, że po prostu no, muszą to być, fakt. Bo często, bo jesteśmy też w stanie wtedy wiedzieć, co dalej. Myślę, że taką dobrą praktyką, o której ty też pośrednio powiedziałeś, jest to, że jeśli wysyłamy taką petycję, to jest taka informacja, że jeśli to nie jest właściwe miejsce, do którego ona powinna trafić, to żeby właśnie ją przekierować do innego odpowiedniego organu, bo jako obywatele, obywatelki często też nie mamy takiej świadomości czy wiedzy, kto się czym konkretnie zajmuje. Oczywiście możemy w ustawach sprawdzać, kto jest za co konkretnie odpowiedzialny, ale wiele z tych zadań jest na przykład częściowo rozmytych, czy one są zależne od kilku podmiotów, więc różnie to z tą praktyką bywa. Chciałam właśnie się zapytać jeszcze o to rozpatrywanie petycji. Powiedziałeś, że ona może być bezbędnej, powinna być bez zbędnej zwłoki w ciągu 3 miesięcy rozpatrywana. Jaka jest ta twoja praktyka, jak jest twoje doświadczenie? Czy rzeczywiście poza tym przypadkiem tej autostrady zawsze ten termin jest dochowany i w jaki sposób te petycje są rozpatrywane? Czy te odpowiedzi są satysfakcjonujące, nawet jeśli negatywne, bo wiadomo przynajmniej o co chodzi? Czy jednak bywa tutaj też różnie? Bywa różnie, to od razu mówię. Z petycją na czwórce się udało, efekty widać. Jeżeli chodzi o, pamiętam, tutaj przygotowałem sobie ściągawkę, pisaliśmy też w sprawie ulicy Łowieckiej. Chodziło tutaj o remont drogi. Interpelacjami zawsze były podobne odpowiedzi, no bo jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W samorządach sytuacja finansowa jest trudna, jednak cały czas mam z tyłu głowy to, że jeżeli ktoś przez lata o tym daje znać, mieszkańcy komunikują to władzom, to należy w końcu podjąć się tego, aby tą drogę utworzyć, zrobić. To jest droga, która jest miejscem, przez które dojeżdża wielu mieszkańców Kochłowic do swoich domów, do bloków. Także to jest kwestia moim zdaniem priorytetowa, aby taka droga powstała. Dostałem odpowiedź na zasadzie, że na razie trzeba to zrobić kanalizację, trzeba zrobić w innym miejscu jeszcze kanalizację, aby ta kanalizacja powstała, mówiąc w skrócie, i wtedy możemy mówić o drodze. Jak ja to tak spojrzałem, gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, jaka jest sytuacja tak finansowa miasta, to stwierdziłem, no lekko 10 lat znowu sobie poczekamy. Więc na razie zostawiłem ten temat, no bo nie chcę znowu poruszać tego wątku konkretnie ulicy Łowieckiej petycją. I cały czas się zastanawiam, co zrobić dalej, bo jeszcze tutaj mamy kwestię finansów, gdzie możemy ściągnąć może środki z województwa czy coś takiego. Myślę, w jaki sposób teraz zrobić, uderzyć, żeby w końcu coś z tą drogą drgnęło. Ale muszę też tutaj od razu wspomnieć, że mamy cały czas ona jeszcze trwa, to jest petycja, którą w sumie robimy hybrydowo. Bo też to jest ważne, my mówimy o cyfryzacji, że to jest super narzędzie, że cyfryzacja za nami nadąża, za tym pędzącym światem, gdzie my tak naprawdę nie mamy czasu na nic, więc cyfryzacja jest ok. Ona za nami jest, nadąża, tylko jest problem taki, że są też osoby, które nie mają na przykład internetu, które to są osoby starsze, które nie są w stanie ogarnąć smartfona czy komputera, bo takie osoby są. I to nie jest jakaś ujma dla tych osób. No po prostu, no nie każdy musi
się znać. Nie każdy musi nadążać za tym, bo no miejmy też z tyłu głowy to, jak to było ze smartfonami, bo ja pamiętam swojego pierwszego smartfona, to były czasy gimnazjum, kiedy się zaczynało gimnazjum, no to był wtedy już pierwszy smartfon. Wcześniej to była komórka z klawiszami, gdzie nie było internetu. Albo i był ten internet, ale ta treść, nie wiem, czy to w sumie było do odczytania. No ale tak to wygląda. Te osoby na przykład nie potrzebują do szczęścia smartfonu i niekiedy te osoby jestem w stanie zrozumieć, bo niekiedy mam ochotę tym smartfonem rzucić i tymi mediami społecznościowymi. No ale to takie osoby, jakie mają rozwiązanie? No często nawet nie mają maila, który jest potrzebny do zweryfikowania tego podpisu. No i tu próbujemy wersję hybrydową. Właśnie czekam na informację, czy już się udało te podpisy mieszkańców Nadunikowskiego zebrać, bo to też będzie petycja związana ze ścieżkami. Piszę co roku interpelację z nadzieją, że w końcu będzie inna odpowiedź. Zawsze problem jest taki, że dostaję odpowiedź podobną albo przeklejoną z poprzedniej, z dopiskiem, ale przecież pan to już pisał o tym. Teren nie należy do nas, więc znowu uderzamy wielotorowo, jeżeli chodzi o tę kwestię. Uderzamy do właścicieli terenu, uderzamy do władz miasta, tak aby te wszystkie osoby, obrazując to, siadły do jednego stołu, ustaliły, co mają ustalić, i żeby w końcu te ścieżki, te schody, które prowadzą do tego bloków, zostały zrobione. Bo mieszkańca nie interesuje to, czy ten teren jest miasta, czy nie miasta. Mieszkańca interesuje to, aby on mógł bezpiecznie dojść do domu, no bo. Póki co, to niekiedy mam wrażenie, że ryzykuje i to coraz częściej, a społeczeństwo nam się starzeje, więc też trzeba mieć to na uwadze. Tak, więc dobrze, że też w ogóle zwracasz tutaj uwagę na wiele kwestii, że ta forma hybrydowa też wybrzmiała. To jest też taka forma, która się pojawia w przypadku innych narzędzi demokracji bezpośredniej, chociażby jeśli chodzi o głosowanie przy budżecie obywatelskim. Wiele miast decyduje się właśnie na taką formę, żeby wychodzić naprzeciw mieszkańcom z różnych grup w różnym wieku, bo z jednej strony można głosować stacjonarnie, na przykład w bibliotekach czy filiach urzędu, a z drugiej strony można cyfrowo. A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do ciebie mieszkańcy, jeśli chodzi o petycje? Skąd powstają te pomysły na petycje? Jakich one dotyczą kwestii? To nie jest też tak do końca, że to mieszkaniec do mnie pisze, ej, zróbmy petycję, bo często to jest tak, znaczy tak jest zawsze, że najpierw próbuję inaczej. Najpierw robię to, co do radnego należy. Interpelacje, a jeszcze wcześniej rozmowy z urzędnikami, co się da zrobić, czy da się zrobić. I często jest tak, że się udaje przecież, nawet i rozmową. No ostatnio sytuacja jest trochę inna w tym mieście, więc bardziej to są interpelacje i wszystko w wersji pisemnej. No a jeżeli to już się nie udaje, a temat jest taki, który no, należy coś w tej sprawie zdziałać, no to wtedy zacząłem stosować właśnie tą alternatywę, jaką jest petycja. I bardzo podoba mi się to narzędzie i jak będzie trzeba, będzie kolejna i kolejna i kolejna tworzona. Ja też takie mam przeświadczenie co do tego, że w ten sposób tworzymy bardziej obywatelskie społeczeństwo, które nie tylko, jak to się mówi, jest w stanie narzekać, bo no, my jesteśmy chyba urodzonymi narzekaczami. Nie chcę tu nikogo obrazić, ale tak patrząc na nasze społeczeństwo, Tak, tak. zawsze widzimy minusy, ale raczej plusów nie widzimy. Więc tutaj, jak już widzimy te minusy, dostajemy narzędzie, dzięki któremu możemy wpłynąć na te minusy, tak aby się stały plusami, tak? Trochę matematycznie to brzmi, ale tak to wygląda. Jeżeli irytują mnie ścieżki, podpisz tą petycję, masz to narzędzie, już łatwiej się nie da. Siedzisz w fotelu, dostajesz petycję online, nie wstając z fotela, poklikaj, podpisz ją. Ten radny albo ta osoba, która zbiera te podpisy, zrobi resztę za ciebie, ale pokaż, że w ten sposób solidaryzujesz się z tą resztą osób, którym ten problem przeszkadza. No i tych petycji było trochę. To była ta A4, to była wycinka drzew, bo też mieszkańcy zwracali w tamtym roku uwagę, jak nam to lawinowo zaczęły te drzewa znikać z lasów. No taka jest gospodarka leśna. Nie, że kogoś tu tłumaczy, no ale wcześniej był ten plan urządzenia lasu wyłożony i można było wtedy też te uwagi zgłaszać. Wtedy też nikt na to nie zwrócił uwagi, bo jakby nie było, nie mówiło się o tym. Za bardzo. Nie było tego tematu w mediach społecznościowych. Może wtedy, gdyby to wybrzmiało, społeczeństwo by się zmobilizowało i wtedy by się udało ten plan odkręcić. To była Łowiecka, to była Mrówcza Górka i to, aby było więcej terenów zielonych, aby wstrzymać już zabudowę,
tak, aby tworzyć bardziej zrównoważone miasto, aby mieszkańcy mogli w jakimś miejscu bez dojazdu samochodem na inny koniec miasta dojechać, po to tylko, aby móc między drzewami pochodzić albo w terenach nieurządzonych, tak? Więc tu zobaczymy, bo ta petycja bardzo mnie ciekawi, rekordowa ilość podpisów. Zobaczymy, co prezydent z nią zrobi. Czy będzie taka wola, aby pójść na rękę mieszkańcom, bo to nie chodzi o mnie, tylko chodzi o mieszkańców i chodzi o przyszłość mieszkańców. Bo ja cały czas to mówię, jeżeli postawimy gdzieś dom, dopuścimy do tego, że postawią nam market, to my już tego nie odkręcimy. Bo to nie jest coś z papieru, to nie jest domek ze słomy, który zawieje i zniknie. To jest trwałe, więc tu planem zagospodarowania możemy to zmienić i przede wszystkim wstrzymać pewien dalszy rozrost tej tkanki, który uważam, że w tamtym miejscu już powinien być zatrzymany. No to były ścieżki na Dunikowskiego. No i jeszcze jedna petycja, która trwa, to komunikacja publiczna, gdzie chcemy właśnie wpłynąć na to, aby ta jakość komunikacji publicznej się zmieniła, bo też lubimy narzekać, jaka ta komunikacja jest zła. Więc mamy tu narzędzia, aby się temu przeciwstawić, aby pokazać, że w paru punktach jest to wymienione, co chcemy zmienić. Zostało to uwzględnione. To tak, chyba znowu poza tematem i pytaniem. Jak coś pominąłem, to proszę przypomnieć. Myślę, że bardzo szeroka odpowiedź na pytanie. Głównie widzę, że takie kwestie infrastrukturalne i zielone, Bo to ekologiczne nas dotyczące najbardziej gdzie. jako społeczeństwo, myślę, Tak. dotyczy. Bo najbardziej zwracamy uwagę na to, z czego korzystamy, czyli z dróg, czyli z komunikacji miejskiej. No i też chcemy gdzieś wypocząć, pochodzić w jakichś terenach zielonych, rekreacja. To też z tego często korzystamy. Tak, to też w ogóle widać po czy to petycjach, czy inicjatywach uchwałodawczych, czy projektach do budżetu obywatelskiego. Myślę, że w większości gmin w Polsce też właśnie jak rozmawiam o różnego rodzaju narzędziach demokracji bezpośredniej, albo z ekspertami, albo z lokalnymi aktywistami, to właśnie te kwestie się pojawiają i bardzo często są poruszane w miastach. Wiadomo, że na takim poziomie ogólnokrajowym nie działamy w sprawie jednej konkretnej drogi, ale na takim poziomie lokalnym to są właśnie te rzeczy, które nas dotyczą, bo jak ostatnio w rozmowie ze mną Magda Millert powiedziała, architektka i urbanistka, że te najbliższe okolice to jest takie przedłużenie naszego salonu, więc też możemy dbać tymi narzędziami demokracji bezpośredniej o ten nasz salon poza tymi czterema ścianami. Pozdrawiamy Magdę. Czy w takim razie, Twoim zdaniem, petycja to jest skuteczne narzędzie demokracji bezpośredniej? Tak, jest to skuteczne narzędzie. Wiele można by mówić o tym, ale uważam, że jest to naprawdę skuteczne narzędzie do tego, aby społeczeństwo mogło w taki sposób może nie wskazujący tu i teraz, że macie to zrobić, tylko jako tą petycję chcemy pokazać tą siłę tej grupy, że chcemy coś zmienić, tak? Jako społeczeństwo, że coś nas irytuje. Bardzo dobre narzędzie i dzięki też tej cyfryzacji, o której już wielokrotnie mówiliśmy, to narzędzie się rozwija i myślę, coraz częściej w naszym społeczeństwie będzie wykorzystywane. Dziękuję za rozmowę. Myślę, że zachęciłeś chociaż jedną osobę do tego, żeby się zainteresowała takim instrumentem. Można właśnie się interesować, czy to w takiej formie bardziej biernej czy czynnej, albo po prostu podpisać jakąś petycję, dowiedzieć się, jakie są pisane w naszej okolicy, czy nawet jakie są teraz poruszane w kraju, a można też wykorzystać to narzędzie i z niego po prostu bardziej bezpośrednio już korzystać i stworzyć taką petycję, zwłaszcza, że tak jak wynika z tej naszej rozmowy, zresztą nie tylko z niej, stworzenie petycji nie jest takie skomplikowane. Ustawy, konstytucja są napisane też w taki sposób, żeby możliwie obywatelom, obywatelkom ułatwiać napisanie takiej petycji, żeby było to w naszym zasięgu bez jakiegoś szeregu konsultacji prawnych itd. Dokładnie. A ze mną na kanale lub bezpośrednio był Rafał Wypior, a przede wszystkim lokalny aktywista i radny miasta Ruda Śląska. Dziękuję za rozmowę. Było jak zawsze miło i mam nadzieję, że konkretnie, ale to już ocenią osoby, które nas posłuchają. Również dziękuję, może jeszcze do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.